Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. I dzisiaj, moi drodzy, właśnie pokazuję wam, jak zrobić overlaya. Czyli dawno nie było takiego poradnika, gdzie wam pokazuję coś od początku do końca. Była niby ta kamerka, ale dzisiaj jest takie bardziej rozbudowane, czyli jak zrobić calutki overlay. Może wam się to spodoba, jeżeli tak, to mi bardzo będzie miło. Jeżeli nie, to przykro mi bardzo. No i na starcie jeszcze chciałem was poprosić, żebyście napisali, czy wam się to spodobało, czy nie. Tak, w sensie na końcu, jak już to obejrzycie, to wtedy możecie napisać. Ja wam będę bardzo wdzięczny i wpadajcie na Discorda, ponieważ tam macie konkurs na Dead by Daylight na kanale konkurs i bardzo mi byłoby miło, jeżeli byście tam wpadli. No i to tyle w sumie, więc zapraszam was do oglądania tego jakże ciekawego. Dobra, a więc zacznijmy od pierwszego kroku, czyli ja odpalam dla mnie niezbędny program do najpierw zrobienia sobie podglądu na tego overlaya, ponieważ jeżeli chcemy zrobić sobie overlaya, musimy mieć na nie takie spojrzenie, jak ten będzie wyglądało właśnie przy grze, przy czymkolwiek, więc tworzymy sobie projekt. Ja chcę tego overlaya w Ultra HD, czyli 1920x1080. Tworzymy sobie projekt i bierzemy sobie znaczenie, na przykład wpisujemy CSGO Gameplay HD, kopiujemy sobie obraz i wklejamy sobie tutaj przez komendę Ctrl+V i powiększamy. Okej, mamy tutaj jakby już jak to wygląda plus minus gierka, nie? I okej, to sobie tu usuwamy. I teraz ja chcę zrobić na przykład tutaj saber, efekt saber. Ja chcę to zrobić właśnie przez sabera sobie. Więc tu musimy zrobić tylko po prostu takie jakby linie, które nam pokażą, gdzie saber ma lecieć. Plus sobie to zrobimy jakieś tutaj miejsce na donate, jakieś tak. Uznajmy, że ja chcę mieć na przykład, tak jak na moim obecnym jest overlayu podobnie, tylko zrobimy sobie go w trochę innej wersji. Jakby taka prosta linia, coś takiego. Coś, uznajmy, że coś takiego. Może nawet to zaraz zmienimy lekko. Tworzymy sobie coś takiego i mamy taką linię prostą, okej. I tą linię prostą sobie dajemy sobie tutaj niżej i tu będzie jakby ten sabre, okej. Coś takiego, jak to wygląda w sumie. Sprawdzimy sobie, czy to wygląda tak fajnie. Nawet dajmy sobie to czarne, żeby to było bardziej chyba widoczne. Tak, czarne będzie widoczne bardziej, czy... Dobra, czarne jest troszkę bardziej widoczne, więc sobie dajmy tutaj kolor czarny. No i jest to nawet długie, więc możemy sobie to leciutko skrócić w sumie. Tak, tyk, i sobie to skracamy. I wygląda to już tak, okej. Nie mamy takie coś, nie? Robimy sobie teraz jakby tutaj takie dwa rogi, nie? Żeby były tutaj takie fajne dwa rogi. Czyli tworzymy sobie nową warstwę, tak? I w tej warstwie robimy sobie coś takiego, tyk, coś takiego. I uznajmy, że róg sobie zrobimy gdzieś. A taki w sumie. No i też dałem tutaj G, czarny kolor. I mam tutaj jakby taką ramkę i ja sobie ją zrobię tak po prostu na dwie strony, żeby mi to jakby przelatywało z jednej strony na drugą, czyli saber będzie się zatrzymał tu i będzie leciał tu, tu i tu i z powrotem i tak fajnie to będzie wyglądało. Ja wam tutaj oczywiście pokazuję przykładowy overlay, nie? Czyli wy sobie możecie to zrobić tak jak wy chcecie, nie? Czyli że to się ma wam podobać. To na przykład jeszcze sobie na przykład skrócę, bo na przykład może chcę skrócić i co, no i chcę skrócę, nie? Dobra, S. Mamy coś takiego i robimy taki minimalistyczny, ale nie do końca. Dobra, to mamy zrobione. Tylko sobie teraz kopiujemy tą warstwę Ctrl-J i mamy już dwie takie te. Sobie przenosimy gdzieś tutaj też, ok. I mamy to z dwóch stron ładnie tutaj zrobione. Warstwę w tle możemy na przykład dać sobie na jaśniejsze krycie i będziemy wszystko tutaj dokładnie widzieli. Nasz overlay, a to jest tylko tło, żebyśmy mieli taki podgląd ogólny, nie? Jak to wygląda. Dobra, i tu mamy już to i to, czyli dwie takie ramki na donate. Dalej, moi drodzy, to możemy zrobić. Lecimy chyba dalej w ramki. Zostawmy sobie na przykład, że tutaj robimy takie dwie ramki. Jeszcze na przykład jedną sobie też zrobię, jak mam u siebie podobnie, u góry w rogu na czas streama, czyli ja sobie zrobię tutaj. I tutaj będzie czas streama po prostu, żeby było to widoczne. Okej. I uznajmy, że jeszcze potrzebujemy kamerkę, nie? Tylko kamerkę zrobimy sobie osobno, albo nawet bez kamerki. Tak, zróbmy sobie, macie poradnik, jak zrobić kamerkę. Kamerkę robicie dokładnie tak samo, jak tutaj robicie, albo z mojego poprzedniego poradnika, więc jakby odsyłam was tam do poprzedniego poradnika, nie? Normalnie. No i mamy coś takiego, nie? Tutaj mamy takie rzeczy, więc coś nam jeszcze przyda. Emotki. Emotki nam się bardzo przydadzą. Dajmy sobie na przykład emoji, money, PNG, coś takiego. Znaczy nie emoji, money, kon, coś takiego. I bierzemy sobie na przykład coś takiego, zapisz. Otwieramy sobie to na pulpicie, bieramy sobie to z pulpitu i mamy taką ładną ikonkę. Tą ikonkę, moi drodzy, bierzemy sobie, pomniejszamy, tak o. Bierzemy sobie tą ikonkę, ona jest tutaj, tyk, na samą górę i lecimy z nią na przykład, o tutaj. Ona niech sobie tutaj będzie i to są na przykład top donate, że tutaj widać, że top, widać, fajnie to wygląda. Możemy tutaj sobie na przykład tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Ja sobie
sobie dodam tutaj po prostu, niech sobie jest, tylko to niech sobie takie malutkie będzie, o, coś takiego. A po drugiej stronie damy na przykład inną ikonkę, taką bardziej do las donatów, czyli wchodzimy sobie tutaj jeszcze, tyk i bierzemy sobie na przykład, o, to może być do las donatów, albo czekajcie, jakaś inna może. Jego dajemy sobie to jak poprzednie, jest plus minus, na troszkę mniejsze, okej, okay. I dajemy sobie to tutaj. Tak, żeby było, no tak, jak tak. Tutaj mam jakby, to jest, pamiętajcie, że to jest odbicie, to, odbicie takie lustrzane, że to jest po tej stronie, czyli to jest po tej stronie, a to jest po tej stronie, bo po prostu tutaj ładnie pasuje i tutaj dajemy oczywiście też nałożenie koloru i kolor biały. Okej, okay, i to sobie bierzemy tutaj, tworzymy sobie to, grupa i dajemy czas do końca. No i mamy, ludzie, coś takiego. I co z tym robimy? Ja bym to już mógł tak naprawdę zostawić, że tak powiem, ja bym to mógł tak naprawdę już zostawić, nie? No, ale moi drodzy, kochani widzowie, przejdźmy do kolejnego programu. Tylko jeżeli coś jeszcze nam tutaj brakuje, oczywiście będziemy mogli tutaj wrócić, więc musimy to sobie zapisać i klikamy sobie tutaj zapisz jako i dajemy sobie zapisz na komputerze overlay. Radnik sobie zapisze, zapisz i zapisujemy to na przykład na pulpicie, maksymalna zgodność. Ok, mamy to zapisane. Photoshopa zostawiamy, jeżeli chcielibyśmy cokolwiek poprawić. Następnie odpalamy sobie After Effects, bo tutaj będziemy wszystko tak naprawdę robić. No i dobra, odpalił nam się już After Effects, mój ukochany, najlepszy na świecie program. Ja go mam na dwa monitory, ale na tym drugim monitorze nie mam żadnych tak ciekawych zbytnio opcji. Dobra, tworzymy sobie New Composition i dajemy sobie tak, może nie aż tak długi ten overlay, dajemy sobie tak z, nie wiem, 20 sekund, coś takiego, może dajemy sobie 20 sekund, tak, żeby to nie było za długie, ale też nie za krótkie, dajemy sobie nazwę kompozycji, czyli overlay, tak, tyk. A i oczywiście ten overlay będzie dla was dostępny, nie? Więc sobie pamiętajcie, że możecie sobie go wziąć. Dobra, przenosimy sobie to do tutaj Aftera. Zawsze nie wiem, które tutaj opcje brać. Edit Tape, Layer Styles czy Merge Layer Style into Footage. Ja sobie dam Edit Tape, bo to mi brzmi tak chyba to, czym chciałbym to mieć. Tak, to jest to, dobra, czyli bierzemy tą pierwszą opcję. Tutaj mamy jakby tutaj wszyściutko, nie? Że tu mamy cały ten paradigm, a tutaj mamy rozbite te opcje, tak dokładnie, że tak powiem, nie? No. Solid. Al, tak, New Solid i bierzemy sobie tak, o, New Solid, bierzemy sobie czerwony i włączamy sobie ten czerwony. Tak, dlaczego? Bo na niego sobie damy Sabera. Ja to robię tak, inni mogą robić to inaczej. Ja po prostu nie wiem, jak inni to robią. Ja robię to tak i to mi się po prostu jakby podoba i jest mi tak po prostu łatwiej. Dobra, i jak teraz robimy? Zaznaczamy sobie tutaj rogi. Tyk, 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 tyk i tyk. Dobra, mamy coś takiego. Wracamy sobie do fita. Tak, coś takiego i sobie to przybliżamy na przykład tutaj i odznaczamy sobie znowu ten Red Solid i zaznaczyliśmy sobie tak Red Solid, klikamy sobie tutaj Saber, oczywiście leciutko może wam lagować, ale to zależy od komputera, przenosimy sobie na ten Red Solid piękny i mamy coś takiego i co tu zrobić, bo wszystko nam znikło, nie? Dajemy Custom i Score, klikamy Layer Mask i tu już mamy sam to, sam jakby tutaj tą ramkę, czyli klikamy sobie jeszcze tutaj Render Settings i klikamy sobie Transparent. Możemy tu jeszcze dać na przykład tu się pobawić opcjami, ale to już nam niezbyt niepotrzebne. I ustawiamy sobie na przykład, ja dam sobie dzisiaj Energy. O, niech będzie energia, tylko sobie to leciutko zmniejszymy, coś takiego, albo nawet Energy Electric. O, Electric mi bardziej pasuje. Zmniejszamy sobie tutaj wielkość tego. Neon. Tutaj o wiele to zmniejszamy. Ok, i mamy coś takiego, taki neon jakby. Zobaczcie sobie, jakby ten neon jest taki jo. Nie? Taki fajny, nie? Więc tutaj sobie dajemy rename i dajemy sobie ramka top donate. Klikamy sobie, to tak zostawiamy i robimy to samo zaraz z tymi wszystkimi, ale najpierw pokażę wam tutaj to jedno, jak to zrobić i będzie wtedy chyba tak moim zdaniem najlepiej. Oczywiście to teraz możemy sobie na przykład skopiować, czyli kopiuj i wklej i mamy dwie takie i tą ramkę do niej przenosimy na tamtą, ale to zaraz zrobimy. I co robimy teraz tutaj? Mamy kolor taki, jaki mamy. Możemy sobie zrobić na przykład to, ktoś sobie zażyczy, żeby to było na przykład, ja chcę, żeby to było kolorowe, żeby to kolory zmieniało. Czyli wpisujemy sobie kolor hue, znaczy się hue saturation. Klikamy sobie tutaj ramka donate, colorize i tutaj mamy colorize hue, dajemy sobie to tak na 80 i colorize hue. Klikamy z altem i teamę, wpisujemy sobie na przykład 66, ok. I to już będzie nam zmieniało kolory, no ale może coś nam tu jeszcze nie podoba, nie? Bo ale fajnie zmienia kolory, ale to nie jest jeszcze zbytnio animowane. Tak, nie jest.
bo my to musimy animować. I tu mamy różne takie opcje jak start size, size już gotowy, jakieś rand offset, jakieś end size. I tym się teraz możemy bawić. Na przykład tu mamy jeszcze intensity, czyli jak to jest intensywne tak naprawdę. Ja wam to pokażę teraz. O, no i tu jest mniej intensywne, bardziej i to się tak zmienia, nie? Jeszcze mamy na przykład end offset, czyli że to nam znika, patrzcie, że to tak wychodzi i znika, wychodzi i znika. My sobie zrobimy coś takiego, że na początku tutaj jest nic, uznajmy, że jest 0,0, end offset i na przykład po 2 sekundach mamy 100. Okej, to sobie leci, bardzo fajnie i na przykład mamy, uznajmy, że 18 sekund, klikamy sobie end offset jakby minus 9, żeby tu się coś ruszyło, czyli że przez cały czas nam się zmniejszy do minus, tutaj 1% nam się to zmniejszy i będziemy, to będzie niewidoczne. Mamy 18 sekund i dajemy sobie to do zera od 18 sekund i tutaj nam się szybko wysuwa, tu sobie to siedzi i potem znika. I wtedy mamy jakby to można to zapędzić i nie wygląda to brzydko, bo tu jest 0 i tu się zaczyna od 0, więc jest jakby początek i koniec jest ten sam, to jest najważniejsze. I tu się możemy jeszcze bawić jakieś na przykład end size, coś takiego tutaj i dajemy sobie na przykład trochę więcej, tutaj dajemy sobie troszkę mniej, tutaj dajemy sobie troszkę więcej, tutaj sobie dajemy troszkę mniej i tutaj dajemy sobie troszkę więcej, nie? I się tym tak na przykład po prostu bawimy. Jak to wygląda już? To sobie leci tak. I tutaj się raz zmniejsza, raz zwiększa i to tak barwnie wygląda. Wy możecie sobie dać na przykład inny efekt zamiast neonu, na przykład elektryk, czy co tam chcecie. Ja daję na przykład neon, bo mi się po prostu neon podoba. Okej, no i mamy już, uznajmy, że to nam się podoba. I to po prostu sobie kopiujemy. Tylko najpierw wiecie, co jeszcze zróbmy? Zróbmy sobie, albo dobra, skopiujmy sobie. Czyli kopiujemy sobie Ctrl V i to najlepiej sobie tutaj przenieść poprzez Transform Position i tą pozycją sobie lecimy tutaj. Okej, tylko trochę nierówno. Dopasujemy sobie to tak, żeby to było dokładnie jak tamto drugie, tyk, mam coś takiego, okej. I teraz możemy zobaczyć, że mamy dwie takie same fajne ramki i wygląda to symetrycznie, jest to moim zdaniem mega fajne, że to jest symetryczne, bo symetria jest najważniejsza. I jeszcze możemy sobie to na przykład wziąć, sobie to teraz tutaj świeci, chociaż tutaj brzydko wygląda to, bo tu mamy jakby taki pasek, więc to najlepiej zrobić po prostu od nowa i sobie potem skopiować jakby te ustawienia tego, więc dajcie mi sekundkę, ja sobie to po prostu skopiuję. Znaczy się zrobię nowe i już głupoty gadam, widzicie? New solid i zrobię to, co wcześniej robiłem. Dobra, ja sobie już tutaj zrobiłem całe to, dajemy sobie tutaj fit, tak, i mamy jakby już takie coś, że mamy same te ramki, one nam się zmieniają fajnie, już to nawet fajnie zaczyna moim zdaniem wyglądać, ale na przykład jeszcze mamy tutaj sobie te tutaj efekty i od razu jeszcze na starcie uporządkujmy sobie, czyli tutaj dajemy sobie rename, dajemy sobie czas ramka, damy rename i last do now. Te ramka, żebyśmy mieli to po prostu uporządkowane. Dobra, wchodzimy sobie tutaj overlay poradnik, tu już mamy to otworzone. Tutaj tego wszystkiego oczywiście nie mamy. I możemy sobie jeszcze wejść w Last Donate na przykład. A poczekajcie, wiecie jak zróbmy? Cofnijmy sobie do PS-a i z tych grup, wiecie jak zróbmy? Wyrzućmy sobie z grup ta. Tyk, tyk. Łatwiej po prostu będzie w afterze, czyli wyrzucamy sobie z grup te, tyk, ok, i tutaj już powinny być te. Tylko coś się to nie zapisało. Dobra, w sumie nie musiało się nawet zapisać. Wiecie jak to możemy zrobić? Po prostu ramki robimy sobie w samym Photoshopie, żeby wiedzieć jak to wygląda, a same te ikonki można na przykład przenieść sobie też z pulpitu tutaj, czyli dajemy sobie na przykład czas pierwsze, tyk, dajemy sobie, nie tutaj, co ja robię. Bierzemy sobie czas jeszcze raz i do aftera przenosimy tyk, dajemy sobie tutaj czas i sobie po prostu ten czas pomniejszamy, czyli bierzemy transform, skalę i pomniejszamy sobie tak do wielkości tego, czyli skalę i tu jeszcze zmniejszamy tak do 5, tylko sobie to znajdźmy. Ok, czyli mamy skala 5, będzie idealna tak moim zdaniem. Ok, tu możemy sobie ten efekt usunąć i bierzemy sobie kolor hange to color, change to color. Dajemy sobie to na to i bierzemy sobie from czarny, tu biały, tyk. I tutaj sobie oznaczamy tą Hue Saturation albo Lightness. Samo Lightness na przykład może być i mamy
kolor biały tutaj. Ok, i na to sobie dajemy efekt glow, glow slice, stylize, zwał jak zwał. I się tym po prostu tutaj bawimy, czyli możemy dać coś takiego. Tutaj możemy dać jeszcze na przykład lightness, bo lightness to się będą pokazywać. Coś takiego, tu się bawię na przykład tym glowkiem, że on tutaj fajnie wygląda. Coś takiego może, myślę, że może być. Ok, dajemy sobie tutaj jeszcze wiggle, czyli że to się będzie tak fajnie ruszało, że wow, rusza się fajnie. Jak to się rusza? No tak malutko, tak w miarę, jakby nie, w sensie z tyłu jeszcze mamy ten poprzedni, nie, więc na to nie patrzmy, bo on jakby się nie rusza i nic się z nim nie będzie działo, ale mamy coś takiego na razie, ok? Kolorowe wygląda fajnie, może komuś się podoba na przykład kolorowe overlay. I oczywiście ze wszystkimi ikonkami robimy to samo, czyli kopiujemy, zmniejszamy sobie do 5, transform tu 5 i przenosimy sobie na miejsce tamtych i kopiujemy sobie warstwy. Ja to jeszcze wam pokażę, jak to zrobić. I ok, i sobie oczywiście to nazwijmy, czyli tutaj damy łapka top donate. Tutaj dajemy łapka last donate. Łapka last donate, żeby wiedzieć, gdzie co jest. I tutaj dajemy sobie czas. Ok, mamy już coś takiego, czyli wygląda to, moi drodzy, no tak. To się tak fajnie tutaj rusza cały czas i jest koło tego, ok? To nie jest jakoś za szybko, bo 20 sekund to jest dużo, czyli nie będzie to takie strasznie chaotyczne i w ogóle, dobra. I co tutaj jeszcze możemy na przykład chcieć sobie dodać? Napisy możemy dodać. Oczywiście napisy nie są obowiązkowe akurat już tak totalnie, ale możemy. I na przykład napis możemy sobie zrobić coś takiego. Dajemy Ctrl T i dajemy sobie na przykład, wpisujemy last donate. Ok, mamy coś takiego i dajemy sobie na to efekt o nazwie drop shadow, tyk, come perspective, tu się tym bawimy troszkę, coś takiego, może być. I uwaga, moi drodzy, po prostu tyk, mamy drop shadow, to zamykamy. Moi drodzy, napis, żeby nie był na przykład taki zbytnio duży i w ogóle, żeby nam nie zasłaniał, zmniejszamy sobie tak, żeby było coś takiego, na wielkość, myślę, tej ramki sobie zrobimy coś takiego. Tu mamy na przykład last donate, nie? Zostawiam sobie to tutaj i na przykład możemy sobie zmniejszyć tego opacity, czyli dajemy sobie coś takiego i mam tutaj last donate. Jest takie jakby, fajnie to wygląda moim zdaniem, jest coś się dzieje, jakby nie ma za dużo animacji, czyli po prostu sobie tak chodzi i tu jest, że last donate i tu będą się przewijały te last donate za tym. Będzie tutaj cały czas coś, więc moim zdaniem to jest mega fajne i mega fajnie to wygląda. I na przykład sobie to kopiujemy, kopiuj, wklej i to sobie dajemy na przykład tyk, transform i przesuwamy sobie nie do góry, ale w bok, tylko w drugi bok. I tutaj sobie dajemy po prostu top donate. Top donate, tyk i jeszcze dajemy sobie tyk i to sobie już łapiemy najlepiej i przesuwamy sobie tutaj do góry, tylko tutaj jeszcze trzeba pomniejszyć po prostu, bo to jest za duże z tego, co widzimy, więc bierzemy sobie tutaj skalę, to pomniejszamy jeszcze. Tutaj możemy cień leciutko zmniejszyć, bo on się nam tutaj za bardzo wysuwa, dajemy sobie tutaj coś takiego i zmieniamy sobie napis na czas do końca. Jeszcze to trzeba chyba zmniejszyć nawet, coś takiego. Tu możemy na przykład czcionkę zmniejszyć i nam się mieści, fajnie wygląda to. Nawet bardzo fajnie, że tak powiem, ale dobra. I mam coś takiego, mamy overlay, jest git. Myślę, że na przykład ktoś powie, o dobra, tyle mi wystarczy, fajnie. Oczywiście możecie się tutaj bawić, edytować jak to tylko chcecie, bo to tylko od was, moi kochani, zależy, czy sobie zedytujesz to tak, czy tak, czy tak. Baw się tym, rób co tutaj chcesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Włączamy sobie tą ostatnią warstwę tutaj pod tym, tu możemy sobie dać jeszcze na przykład bez tego i mamy coś takiego, tyk. I tak to wygląda. Fajnie, fajnie, moim zdaniem, mega fajnie to wygląda. Mi się to na przykład mega, ale to mega po prostu podoba, że jest takie coś. Drodzy, mamy coś takiego, fajnie to wygląda moim zdaniem. Wygląda to jakoś tak. Jest coś takiego, git. To na przykład te jeszcze czasy możemy też dać tutaj na przykład wiggle, wiggle position. Też takie malutkie, żeby to się ruszało, tylko sobie tutaj ustawiamy to na przykład, że się rusza tak. Praktycznie malutko, na przykład 5. I tutaj to będzie po prostu ruszało. To sobie na przykład kopiujemy to wiggle position, coś takiego, tyk, żeby to się tak wszędzie fajnie ruszało. Tylko to się nie rusza, więc tutaj zauważyłem, że po prostu to trzeba dać jakby ręcznie wszędzie. Tutaj dajemy też 5 i tutaj też dajemy 5. I one też się tak będą fajnie ruszały, będziemy je widzieli. I gituwa, mamy wszystko zrobione. I teraz, moi drodzy, klikamy sobie tutaj to, że będzie się tutaj na tym renderowało. Klikamy sobie File, Export. Add to render quai, klikamy sobie luzes, klikamy RGB plus alpha, czyli żeby to było po prostu przeźroczyste, klikamy quick time, ok, renderujemy, overlay, tyk, zapisz i render. No i moi drodzy, wyrenderowało nam się, bardzo fajnie, możemy sobie już zamknąć aftera,
don't save, jeżeli jesteśmy pewni, że wszystko jest dobrze, a jeżeli nie jesteśmy pewni, coś na przykład mieliśmy tam jeszcze zrobić, to żegnaj projekcie. Ale jak to teraz ustawić w OBS-ie? Cześć, mamy tutaj znowu ten fajny efekt. Znowu sobie klikamy coś takiego jak dodaj i źródło danych i dajemy sobie overlay, test, okej, pętla, pamiętajcie o pętli zawsze. I musimy znaleźć folder, w którym to wyrendelowaliśmy. Ja to znajdę sobie i wam to odpalę. Okej, tu jest ten overlay chyba. Tak, otwórz, okej. I wygląda on tak. Widzicie? Jest fajny, jest ładny. Moim zdaniem niektórym może się spodobać, innym się może po prostu nie spodobać. To zależy od was. Jak na przykład ustawić sobie top donate albo last donate. Klikacie sobie przeglądarka. To już zależy od waszej strony donate'ów. Ja już mam to, uznajmy, że gotowe. Dodaj istniejące last donate. Biorę sobie, mam tutaj last donate, one tak lecą. Na przykład my sobie tutaj robiliśmy last donate, czyli bierzemy sobie to tak. Overlay jest tak plus minus takiej wielkości, tylko sobie to przytniemy tutaj tyk. Przycinamy sobie z altem, przytrzymując alta, jak się nam pojawia takie zielone, to znaczy, że to dobrze przycinamy. Jeżeli chcemy sobie ustawić tak jak chcemy, gdzie chcemy, przytrzymujemy cytryl, coś takiego, tyk. Ustawiamy sobie to tak, o, wychodzi to stąd. I z altem sobie przyciągamy to po prostu tu, gdzie się to ma kończyć. Coś takiego, kończy się gituwa i leci, to znika, te same lecą i nagle brum, coś się rusza, żeby na overlayu jednak coś się działo. Mogliśmy zrobić to w inny sposób, ale ja zrobiłem tak po prostu, bo tak mi się do cholery podobało. No i to tyle tak naprawdę. Ja wam dziękuję za oglądanie, tutaj was Pepe żegna bardzo serdecznie. Moje top donate i last, mi się te napisy na przykład podobają bardzo w tym. Ale poza tym to tyle, ja jeszcze raz naprawdę dziękuję. No i do kolejnych poradników, siema.